przeziębione. Okej, jakie są objawy? A dziecko nie wie, mama powie. Sekundę zapiszę. Ból głowy. Kaszel. Kaszel suchy czy mokry? Proszę kasznąć. Suchy, mokry. Flekamina była. Była i co? Nie działa. Wydzielina z nosa. Zielona. Prawie żółta. Inhalacje robione. Okej. Gorączka jest. Pokaż się, Dunu. No, jesteś trochę ciepła. Jesteś. Dobra, zapiszę, że jest. Kolinek zbył na gardło. Gardło boli. Boli, ale drapie. Tak. Odezwij się. No, masz taki kłosek z horroru. Dobra. Dobra, zaraz zobaczymy. Jakieś inne objawy jeszcze? Duszności. Okej. A dziecko ile ma lat? 20. No dobra. I 20 lat i objawów samo nie powie. Nie wie. A, no dobra. Może być i tak. To wszystko wina tego wychowania dzisiejszego. Dobra, pokaż się tu, no. Dobra. Tak, gorąca jest. Zdeś, otwórz buzię. Chwila. Patyczki w sprawce. Szeroko proszę otwierać, tak język wywalić na zewnątrz. Dobra. O, migdałki widzę, do wycięcia będą. Na co ja poradzę, no, niestety. Czerwone gardło, tak, jest. A ten biały nalot, to co to jest? A loty zjadło. No to mało to odpowiedzialne przed wizytą u lekarza. Loty jest naprawdę jeszcze podczas choroby. Gratuluję. Dobra. Okej. Zęby czyścimy regularnie. Okej, no bo osad tutaj jakiś jeszcze do anestezji, trzeba iść się to usunąć. Dobra, zamykamy, pójdź, zamykamy. Dobra, ja sobie twoje uszy zobaczę. Jak często uszy czyścimy? Bo tu osad jest. No to raz na miesiąc to za mało. Raz dziennie chociaż. Jak się człowiek budzi, to czuć w uszach taką nieprzyjemną atmosferę. Nie przeszkadza to. A, dziecku nie przeszkadza. Okej. Drugie ucho. W drugim taka sama sytuacja. Dobra. A jeszcze źle klamkę teraz.
recepty trzeba dzwonić. No dobrze, rozumiem, że jest gorączka 40 stopni od 3 tygodni, ale to ja nie umawiam. Do lekarza się pani dzwoniła. Do recepcji proszę dzwonić. Tak, do recepcji. Dzwoniła pani i co? Długi czas oczekiwania. No niestety, no to co ja poradzę? No to trzeba czekać na linii. To kosztuje, no wszystko kosztuje. No proszę pani. Proszę do recepcji dzwonić, a ja nie do przejścia.